Cześć, dzisiaj porozmawiamy sobie o banknotach z Chin. Banknot jedyneczka, taki rąb, taki ładny druczek mamy. To tam mamy jakiś ludzi, nie wiem co to są za ludzie. Ten wygląda jak dyktator z Indonezji. On tak wyglądał, na serio, on wygląda jak dyktator z Indonezji, który tam walczył o niepodległość dla Indonezji. Tak powstała na przykład Republika Moluków, która była republiką złożoną z ludzi, którzy twierdzili, że Holendrzy powinni nadal władać Indonezją i oni się nie godzą na jakieś niepodległe państwo indonezyjskie. Tutaj mamy godło, jedynka, mikrodruk, bardzo piękny, w różnych alfabetach mamy zapisane, tu mamy po łacinie, w sensie w łacińskim alfabecie. Następny banknocik, piątka. Banknot no malutki, jak to na komunistyczne banknoty przystało, w kółko, nie w rąbie, mamy już taki czerwony, ładny, taki mikrodruczek, jakieś panie, nawet mi nikogo nie przypominają. Godło. No, standardowe.